Pani marszałek, panie i panowie posłowie, rzeczywiście podzielam, że temat dotyczący tego osuwiska jest istotnym tematem i dziękuję za to pytanie. W pierwszej części postaram się odpowiedzieć na stan dzisiejszy, jaką mamy wiedzę, na tyle, na ile mogę precyzyjnie, na każde pytanie, a później, jak mi starczy, to bym udzielił informacji Wyższego Urzędu Górniczego, który ściągnęliśmy już trochę wcześniej, wiedząc o tym zdarzeniu. I tak, jeśli chodzi, czy kopalnia prowadzi pełne wydobycie ze wszystkich miejsc eksploatacyjnych, czy podaż węgla zabezpiecza ciągłość pracy z nominalną mocą wytwarzania, to od 13 października 2016 roku dostawy węgla z kopalni Turów do elektrowni Turów realizowane są na poziomie pozwalającym ciągłą pracę bloków energetycznych z mocą około 800 MW, co stanowi 80% średniego obciążenia elektrowni z okresu sprzed zdarzenia osuwiskowego. W przypadku konieczności zwiększenia mocy wynikającej z zapotrzebowania krajowego systemu energetycznego dostawy węgla mogą być zwiększone do odpowiedniego poziomu. Od 1 listopada dostawy węgla będą realizowane bez ograniczeń, a tym samym praca jednostek wytwórczych w elektrowni Turów będzie mogła przebiegać zgodnie z planem i potrzebami krajowego systemu energetycznego. Zaś jeśli idzie o finansowe skutki obsunięcia i składowiska, kiedy uszkodzona koparka przystąpi do ponownej pracy, to w związku ze zdarzeniem w PGE GieKSA na dzień 30 września 2016 roku dokonała odpisu z tytułu trwałej utraty majątku, wartości majątku pozostającego w bilansie spółki i ta wielkość stanowi 15,5 miliona związanego z tym zdarzeniem. Na chwilę obecną nie jest jeszcze możliwe podanie pełnych danych dotyczących wielkości poniesionych strat oraz skutków i konsekwencji zdarzenia. One są w toku badania, między innymi też Wyższy Urząd Górniczy prowadzi też swój nadzór. W przypadku zdarzenia nie uległa uszkodzeniu żadna z koparek wielonaczyniowych pracujących w kopalni. Czy sposób składowania odkładu uwzględniał możliwość długotrwałych opadów i czy proces był na bieżąco kontrolowany? Roboty górnicze związane z formowaniem zwałowiska wewnętrznego, które się osunęło, prowadzone były od kilkudziesięciu lat w oparciu o dokumentację projektową w kopalni. Plan ruchu zakładu górniczego zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz nadzoru Urzędu Górniczego. Dodatkowo zlecane były ekspertyzy do zewnętrznych instytucji i ekspertów w zakresie skuteczności zwałowiska i technologii jego formowania. Ostatnia ekspertyza dotyczyła skuteczności zwałowiska i została opracowana przez ekspertów z AGH w czerwcu 2016 roku i obejmuje ona lata 2016-2018. Należy zaznaczyć, że zarówno obecny rok, jak również poprzedni nie charakteryzowały się występowaniem długotrwałych opadów. Czy nastąpiły w ostatnich miesiącach zmiany na stanowiskach kierowniczych? W KWU odpowiadając, w KWK Turów w ostatnich miesiącach nie nastąpiły żadne zmiany w kadrze menadżerskiej oraz na kluczowych stanowiskach kierowniczych, takich jak dyrektor oddziału, dyrektor techniczny, zawiadowca ruchu, główni inżynierowie, kierownicy robót górniczych. Nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych w komórkach organizacyjnych. I tak na oddziale wydobywczym nastąpiła zmiana na stanowisko sztygara oddziałowego spowodowana awansem byłego sztygara oddziałowego na stanowisko zmianowego inżyniera ruchu. Na oddziale pompowni i odwodnienia studziennego nastąpiła zmiana na stanowisku sztygara oddziałowego spowodowana przejściem byłego sztygara oddziałowego na emeryturę. W chwili obecnej nie identyfikujemy zagrożenia trwałej utraty zasobów przemysłowych, bo takie pytanie też było, złoża przewidzianych do eksploatacji. Korzystając jeszcze z pytania o przyszłość w miksie energetycznym, to trwają prace nad strategią, programem rozwoju górnictwa brunatnego. Mamy plan, aby do końca tego roku takie założenia i taki program został przyjęty. Równolegle trwają też, jeśli chodzi o węgiel kamienny, to będzie częścią składową programu energetycznego. Jeśli chodzi o kwestię PAK-u, o który pan poseł pytał, to jesteśmy po Radzie Geodezyjnej, gdzie wiceminister Orion Jędrysek jest przewodniczącym, ja mam okazję być wiceprzewodniczącym i podjęliśmy decyzję, iż w zespole z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Energii i Ministerstwa Rolnictwa wypracujemy stanowisko,
które będziemy starali się przedłożyć do akceptacji, bo faktycznie w kontekście Ościsłowa, bo myślę, że o tym pan poseł pytał, no muszą nastąpić pewne rozstrzygnięcia i podzielam również troskę w tej kwestii. Tutaj, jeśli chodzi o nasze ministerstwo, nam jest troszkę może łatwiej w tej ocenie i my rekomendowaliśmy, aby takowa decyzja została podjęta pozytywnie, jeśli chodzi o odrolnienie. Natomiast faktycznie Ministerstwo Rolnictwa ma swoje argumenty, skądinąd branżowe też słuszne, ale faktycznie musimy się zderzyć, jeśli chodzi o naszą opinię, którą my wyciągamy w kontekście planów w sektorze węgla brunatnego i w energetyce, bo to jest z tym związane. Natomiast na pewno jeśli chodzi o Złoczew czy Gubin, to myślę, że te dwa projekty, które nie są nowe, one powinny być realizowane w najbliższych latach i zamierzamy również tutaj decyzję co do Złoczewa, myślę, w przyszłym roku stosowną podjąć. Co do Gubina mamy kwestie społeczności lokalnej, bardziej jeśli chodzi o władze samorządowe. Natomiast myślę, że też powinniśmy w tej materii dać sobie radę, bowiem zastanawiamy się nad pewnymi przepisami, gdzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ma tę kwestię uregulować albo w ramach swoich decyzji wewnętrznych, bądź pewnej nowelizacji.